Miejsca, których nie chce żadne państwo, znajdują się nawet w Europie. Chodzi o kilka tak zwanych kieszeni Dunaju oraz teren nazwany Siga. Wszystko przez fakt, że granica pomiędzy tymi państwami była ustanowiona jeszcze przed powstaniem Jugosławii. Prowadziła wzdłuż Dunaju. Od tamtej pory koryto rzeki uległo znacznej zmianie. Serbia chce, by granica przebiegała tak jak dawniej. Chorwacja chce z kolei, żeby granica była ustanowiona tak, jak rzeka biegnie teraz. I te właśnie tereny są w tym wypadku niechciane przez nikogo.